Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części chciałem powiedzieć kilka słów na temat nodów wyjściowych, czyli czymś takim, co nazywane jest po angielsku Input Nodes. Przełączę się teraz do widoku nodów, Shift F3 i kliknę w nody kompozytowe. Następnie checkbox Use Nodes. Pojawia nam się wtedy przed nosem zestaw dwóch domyślnych nodów, czyli nod wejściowy pochodzący z Render Layers, zawierający nasze warstwy do renderowania, oraz nod wyjściowy, który jest nodem kompozytowym, który generuje tak naprawdę cały gotowy obrazek. Nody wejściowe to są takie, które posiadają wejścia lub też wyjścia, czyli te kropki, tylko po prawej stronie. Jeżeli coś byłoby tutaj po lewej stronie, to ten nod byłby już nodem konwertującym, miałby wejście oraz wyjście. Wyjścia są tylko z prawej strony. Jest to nod, który ma wyjścia, dlatego jest nazywany nodem wejściowym. Tak trochę bez sensu, ale to jest po prostu język polski. Teraz, aby pokazać, jakie te nody wejściowe są, to tutaj już mamy Render Layers w menu ADD w grupie Input. Mamy także nod wejściowy, który nazywa się Image, którego pokazywałem już we wstępie. Przyjemną cechą Blendera w wersji 2.63 jest to, że można używać operacji drag and drop na edytorze nodów. Jeżeli otworzę sobie katalogi, które tutaj mam, znajdę jakiś obrazek, weźmy sobie na przykład obrazy. Mam tutaj takie ładne oko. I takie oko przesunę na obszar Blendera i upuszczę, to powstaje natychmiast nod wejściowy, który zawiera ten obrazek już wczytany. Jest to obrazek wczytany tak samo, jak mogłem go wczytać przez naciśnięcie przycisku Open. Wtedy pojawia się jakiś wybór plików i można sobie tam wczytać różnego rodzaju obrazki, na przykład jakiś taki. OK. Mam zatem dwa obrazki i to są oba nody wejściowe, dlatego że posiadają następne, że tak powiem, możliwości przekazania informacji tylko po prawej stronie. Oprócz takich dwóch nodów wejściowych, które są obrazkiem, mogę mieć także nody, które na przykład są teksturą. Ta tekstura to jest tekstura, którą mogę utworzyć w programie Blender, a następnie używać jej do pewnych rzeczy. I to wprawdzie jest nod wejściowy, ponieważ produkuje mi informacje, ale oprócz tego jest także nodem konwertującym, z tym, że nie jest to taka typowa konwersja, ponieważ część informacji dla tekstury to jest coś takiego jak przesunięcie tekstury, ok? Które mogę określić sobie w jakichś tam współrzędnych x, y, z, ewentualnie skala tekstury. Czyli dokładnie to, co znajduje się w panelu z teksturą, no na przykład takim jak, no teraz tego nie pokażę, musiałem mieć teksturę w jakimś kontekście dodaną, na przykład tutaj, tam gdzie jest mapping. Mam coś takiego jak offset i jednocześnie size. I to jest dokładnie to. Mogę wziąć te informacje, włożyć tutaj z jakiegoś innego noda i ta niebieska kropka, czy też fioletowa, sugeruje, że są to wartości, które mogą być wektorowe. Wartość wektorowa posiada trzy składowe, właśnie x, y, z. Więc ten nod jest nodem wejściowym, chociaż wymaga dodania pewnych informacji, które domyślnie są ustawione na 0 i skala jest ustawiona na 1. Weźmy sobie jakąś teksturę, na przykład tego typu. To jest tekstura typu cloud, wzięta prawdopodobnie stąd, ewentualnie stąd, niczym się nie różnią. No i teraz mogę skalę tej tekstury ustawić na jakąś inną, ona się wtedy rozciągnie. Inne nody wejściowe, które można mieć, to jest bardzo prościutki nod o nazwie value. To jest nod, który pozwala wprowadzić po prostu pewną wartość, nic więcej. Tę wartość mogę sobie ustawiać dowolnie, na wartości dodatnie, ujemne, 0. Jest to wartość rzeczywista, a więc float. Taka wartość może być następnie połączona z jakimś nodem w celu ustalenia konkretnej wartości sterowanej za pomocą nodu. Jeszcze innym nodem wejściowym jest nod RGB określający kolor. Jest to nod, który produkuje jedno wyjście. To wyjście zawiera wszystkie trzy składniki koloru. Kolejnym nodem jest nod o nazwie Time. Time to jest taki bardzo ciekawy rodzaj nodu, ponieważ pozwala na kontrolę czasu. I to, co ten nod produkuje, to jest nic innego jak pewna liczba zmienna przecinkowa, która określa, jak płynie czas. Mamy standardowo początek oraz koniec ustawione na pierwszą i 250 klatkę animacji, gdybyśmy robili animację. I czas pomiędzy tymi klatkami płynie sobie spokojnie, liniowo, tak jak to jest pokazane na wykresie. Jeżeli chcę, by na początku czas płynął szybko, a później powoli, mógłbym przesunąć sobie tę krzywą i spowodować, że na początku czas będzie zasuwał jak szalony, a później będzie ciągle zwalniał. W tym momencie każdy ruch, który był jednostajny, przestanie być jednostajny i zgodnie z tym wykresem czasu stanie się na przykład opóźniony albo przyspieszony. Tym nodem można sterować procesy, które wymagają podania czasu albo są w jakiś sposób od czasu zależne. Jest to związane z animacją, więc więcej na ten temat nie mam zamiaru mówić, przynajmniej w tej części kursu.
Ostatnim nodem, który mamy na liście, to jest nod o nazwie Movie Clip. Jest to taki ciekawy rodzaj noda, dodany w wersji 2.63, właśnie w tej, której teraz używam. Jest to nod, który pozwala wczytać z dysku jakiś film. Wczytajmy sobie jakiś film, mam tutaj ich kilka, na przykład taki. To jest taki prosty fragment filmu, robiony gdzieś tam na zajęciach dla studentów, gdy mówiliśmy o constrainach. W każdym razie, ten nod ten film wczytuje, nie wymaga dodawania do niego żadnych innych informacji i gdybym na timelinerze przesunął się, to w tym nodzie widać, że następują pewne zmiany. Okay? Więc jest to po prostu zwykły podgląd filmu, który został wczytany właśnie przez taki nod. Teraz jeżeli taki nod skieruje do noda kompozytowego za pomocą wyjścia Image, to mogę wyrenderować film. Wystarczy tylko, że wcisnę F12 i jedna klatka z tego filmu się renderuje. Nie ma to większego sensu w tym momencie. Natomiast jeżeli chciałem używać obróbki filmów, czy też narzędzi do składania i kompozycji filmów, takich jak edytor wideo, to wtedy tego typu klip może mi się przydać. Edytor wideo jest dostępny przez coś takiego jak Video Sequence Editor. Ja mam tutaj troszeczkę zmodyfikowaną wersję, dostosowaną do swoich własnych potrzeb. Mam tutaj obszar takich pasków, w których można włożyć sobie film. I teraz jeżeli wybiorę sobie menu dodaj, to mogę dodać albo scenę, albo różne rzeczy standardowo i mogę dodać nową rzecz, właśnie klip wideo. To jest ten klip, który przed chwilką utworzyłem w nodach. On jest rysowany na niebieski kolor i może się tutaj przydać, a pochodzi z nodów. W związku z tym pozwala to powiązać edytor wideo z edytorem nodów, co wcześniej nie było takie proste, o ile w ogóle było możliwe. Tak to działa. I to są już wszystkie nody wejściowe, które mogą generować różnego rodzaju informacje związane z tym, co w nodach przerabiam. Tak jeszcze dla przypomnienia i demonstracji pokażę, że gdybym chciał wyrenderować płaski obrazek, na przykład tego typu, to wystarczy, że wejście image połączę z imidżem, nacisnę F12 i mam wyrenderowany obraz. Z tym, że widzę teraz, że działa tutaj tamten poprzedni film wczytany z mojego movie clipa. To dlatego, że w edytorze wideo pozostawiłem pasek z tym filmem. Przejdę zatem do edytora wideo, usunę ten pasek, aby nie było tutaj filmu i taki pusty edytor wideo nie ma żadnego wpływu na renderowanie. W związku z tym w edytorze nodów teraz spodziewam się, że zobaczę ten obrazek, który był wcześniej. No i proszę zobaczyć, pojawiły się śrubki. Widać także, że pewna wielkość tego obrazka, którą widzę tutaj, to jest screenshot akurat z ekranu Blendera, w tym miejscu pokazuje się troszeczkę pomniejszone. No to jest związane z bieżącymi ustawieniami mojego obrazka. Jeżeli powiększę ten obrazek przy renderowaniu, to teraz widać, że wchodzi trochę więcej i też nie wszystko, nie do końca. Gdybym dał 1200 rozdzielczość, to wtedy miałbym prawdopodobnie cały obrazek. Tak, on miał wielkość 1200. I tu można go sobie obejrzeć dokładnie. To jest zrzut ekranu. Pochodzi z silnika Cycles, tak jak widać. I to była wersja Blendera, stara, bo 2.61. Więc dawno temu robione. Tak czy inaczej, tego typu akcje z obrazkami można bez problemu robić i Blender w tym momencie zamienia się w zwykły program do obróbki 2D. Z tym, że to nie jest nawet obróbka, bo wystarczy obrazek tylko wyrenderować, a przecież nie trzeba go renderować, bo on już jest, więc w sumie to takie trochę bez sensu. Ok, dzięki, na tym kończę. To były nody wejściowe, generujące informacje, przynajmniej jeżeli chodzi o compositing. W nodach, które są nodami materiałowymi, możemy mieć również nody wejściowe związane z zakładką input, ale aby takie nody były możliwe do zrobienia, na początku trzeba mieć jakiś materiał. W związku z tym na scenie 3D stworzę na początku jakiś obiekt. Do tego obiektu dodam materiał i wcisnę przycisk Use Nodes. W tym momencie w nodach materiałowych pojawiają się nody obsługujące materiały. I te nody są podobnie skonstruowane. Jest nod, który jest wejściowo-wyjściowy, jest nod docelowy, który jest nodem wejściowym tylko, bo do niego wchodzą informacje, nic nie wychodzi. I tutaj również mamy coś takiego jak input. I tu mogę mieć różnego rodzaju wejścia. Te wejścia to jest przede wszystkim coś takiego jak materiał. Sam materiał jest nodem wejściowym, bo generuje pewną informację. Oczywiście mogę użyć dowolnego innego materiału do konstrukcji tego, który tutaj jest. Mogę użyć kolorów, specular, reflectivity, ewentualnie jakichś współrzędnych normalnych do określenia kąta padania światła, ale to jest nadal w pewien sposób nod wejściowy, czyli taki, który powoduje, że coś do sceny, do edytora nodów wchodzi. Oprócz tego mam także nod wejściowy, który zależy od współrzędnych kamery. Współrzędne kamery mogą być wektorowe lub nie. I te wektorowe to jest po prostu kąt, w którym kamera patrzy. Jeżeli tego typu materiał chciałbym zrobić, to dostaję tego typu rozwinięcie barwne,
która polega na tym, że wartości x-owe to jest kolor czerwony, wartości zielone to jest kolor, co to jest oś y, na kolor z, nie widać go tutaj, bo jest prostopadły do ekranu, to jest kierunek związany z osią z, kolor niebieski, przepraszam. Więc tego typu wygląda node określający dane pochodzące od kamery. Mamy także node, który określa wartość, znamy go już z wcześniejszych spotkań, z tego co mówiłem o nodach kompozytowych. Mamy także wejściowy node z teksturą, bardzo prosty. I to jest node zupełnie nowy, w którym mogę sobie wybrać teksturę utworzoną poprzednio, ewentualnie określić jeszcze jakieś współrzędne dla tej tekstury, pochodzące na przykład z kamery. Gdybym chciał, mógłbym coś takiego mieć i już teraz kamera wpływa na współrzędne, w których obraca się tekstura. No to jest rzecz na przyszłość. No i tą teksturę mogę wybrać sobie z listy, nic więcej tu nie można z nią zrobić. Mam jeszcze jeden rodzaj, geometria. To jest bardzo ciekawy node, który pozwala mi włożyć różnego rodzaju mapowanie do obiektów, które wymagają takiego mapowania, na przykład ten materiał tutaj i ten. Oba wymagają jakichś współrzędnych, w których są nakładane na obiekty. Mogę wybrać sobie ortogonalne współrzędne i to będzie dokładnie to samo, co się dzieje w przypadku zwykłych materiałów w Blenderze. A mogę także wybrać współrzędne UV, jeżeli miałbym jakieś współrzędne UV gdzieś utworzone. Okay? Tą warstwę UV mógłbym sobie wybrać z listy. Więc to jest jeszcze taki rodzaj noda i mamy także jeszcze jeden rodzaj noda, rozszerzony materiał. To jest naprawdę wypasiony materiał, node, który jest bardzo duży, ma mnóstwo wejść i wyjść. No i jak widać, jest to sprawa dosyć skomplikowana, jednocześnie bardzo ciekawa. Takie nody to już jest nie w kij dmuchał. Jest tutaj sporo rzeczy, które można zrobić i wspaniale można sobie różne fajne motywy uzyskać dzięki takiemu materiałowi. Mimo tego, że on jest wejściowy, znajduje się w zakładce Input. W materiałach, czy też w nodach teksturowych trzeba mieć na początku jakąś teksturę, na której można pracować. Więc weźmy sobie na przykład taką teksturę właśnie, włączę używanie nodów. Możemy mieć nod, który jest nodem wejściowym, który generuje szachownicę. Ta szachownica jest generowana z koloru czerwonego, białego, można oczywiście te kolory zmienić, jeżeli komuś nie pasują. Jest to nod wejściowy. Inny nod wejściowy to jest czas. Działa tak samo jak omawiałem, a więc teksturę mogę mieć zależną od czasu, w każdej klatce będzie ona inna na przykład. Mogę mieć teksturę, która zależy od współrzędnych, jakieś uogólnione współrzędne po prostu są brane. Mogę mieć teksturę zależną od tekstury, to jest dokładnie to samo co tutaj, z tym, że to jest inny rodzaj troszeczkę. I mogę mieć obrazek. Obrazek wczytany z dysku, podobnie jak w nodach kompozytowych, więc nie jest to nic nadzwyczajnego. Więc to są wszystkie rodzaje nodów wejściowych. Zdaje mi się, że był jeszcze jeden rodzaj nodów w samych ustawieniach World, więc zaraz zobaczymy, co tam mamy. Ale nie, tam było to w innym miejscu, więc tak naprawdę nie dotyczy naszego rozważania tutaj. Ok, na razie na tym zakończę. Więc to były wszystkie nody wejściowe, znajdujące się w pośród normalnych nodów. Właśnie widać, że Blender się wysypał, to jest ta wersja, która jest ze strony, a jest niestety trochę niestabilna. Mamy nody wejściowe, które pochodzą z nodów kompozytowych, z nodów, które są nodami teksturowymi i z nodów materiałowych. Ok, dziękuję za uwagę.